Witajcie kochani w kolejnym vlogu Mody Eko Kreatywnej. No i dzisiaj będzie taki troszeczkę inny odcinek, gdyż zdecydowałam się przyjąć wyzwanie od dwóch youtuberek zajmujących się też takimi stylizacjami, mianowicie Maja Len i Agata Rek. Zrobiły wyzwanie dotyczące rzeczy, które nie noszę, które mi leżą w szafie. Trzeba było wybrać trzy rzeczy i zrobić z nimi po dwie stylizacje, próbując zrobić z nich coś ciekawego i przekonać samych siebie, że może jednak warto będzie to nosić. No i zobaczcie, co mi dzisiaj wyszło z tych stylówek. A propos, zachęcam do zobaczenia kanałów tych dziewczyn, ponieważ są naprawdę fajne i wymyśliły super stylówki, bardzo mnie to zainspirowało, także zajrzyjcie tam do nich. No i teraz tak, trzy rzeczy wybrałam, a ponieważ jest wiosna, zdecydowałam się na sukienki i spódnice. Spodnie zawsze troszkę łatwiej jest wystylizować, można po prostu włożyć jakąś nawet bluzę, koszulę, kurtkę i cokolwiek i będzie to i tak dosyć spoko. Ze sukienkami jest troszkę czasem problem, tak więc postanowiłam spróbować z jedną sukienką i dwoma spódnicami, które bardzo rzadko udawało mi się nosić, a w zasadzie to tą spódnicę, którą mam na sobie, to jest właśnie jedna z nich, z tych dwóch spódnic, które wybrałam. Szczerze mówiąc, nosiłam ją tylko raz i nie byłam zachwycona efektem. No i dlatego zdecydowałam się trochę wysiłków to włożyć i spróbować ją jednak z czymś fajnym wystylizować. No właściwie kupiłam tą spódnicę, ponieważ bardzo podoba mi się jej wzór. Bardzo mi się podoba ten taki chiński motyw z ptakami, z kwiatami wiśni i kolorystyka, takie pastele, ale przełamane właśnie brązem, jakimiś takimi ziemistymi kolorami. Uważam, że śliczny ma wzór naprawdę i dosyć ciekawy też krój. Takim lekko marszczony, lekko kopertowy. Długość jest w sumie w porządku. Wydaje mi się, że nawet nie wyglądam najgorzej w tej spódnicy, chociaż nie jest to, przyznaję, mój ulubiony krój spódnicy. Ja wolę jednak spódnice rozkloszowane. Wydaje mi się, że do mojego typu urody taki typ spódnicy po prostu bardziej pasuje. Ale kupiłam tą spódnicę i tak leży już dwa sezony i w zasadzie nie bardzo wiedziałam, co z nią zrobić. No i szczerze mówiąc, całkiem jestem zadowolona z efektu. Dziewczyny, dziękuję bardzo. Dzięki Wam chyba tą spódnicę będę rzeczywiście teraz nosić, bo nawet spodobały mi się pomysły, które udało mi się wykombinować. Zobaczymy, czy Wam się będą podobać. Napiszcie, proszę. No i tak, pierwsze, zobaczcie, ta spódnica na pierwszym zdjęciu, na pierwszym wideo, ta spódnica jest taka jakby sama sobie, bluzkę trochę podwinęłam, żeby Wam pokazać, jak to wygląda, jak stoję. No i pierwsza stylizacja jest taka może troszkę bardziej oficjalna, ale troszkę też z fantazją chyba. Bluzkę jedwabną. Bardzo mi się podoba ta bluzka, ale też bardzo rzadko ją nosiłam, bo ten wzór i kolor jakoś do mojej garderoby tak mało pasowało, wydaje mi się. No ale spróbowałam właśnie z tą spódnicą i zobaczcie, tutaj takie balerinki trochę kolorowe, letnie. No i ta bluzka zawiązana w supełek. I tak luźno, zupełnie zawiązana pod szyją. I do tego jakaś fajna torba wakacyjna. Wydaje mi się, że spoko to wygląda nawet. Powiem Wam, że przekonałam się do tej spódnicy, że jednak można ją do czegoś nosić i nie wygląda do wszystkiego straszliwie mdło i tak mało ciekawie. W dodatku, przepraszam za ten hałas, bo troszkę wiatr dzisiaj zapodaje, a mamy tutaj taki dach prezentowy, który się troszeczkę osłania jednak od słońca, stąd te dźwięki. No i taka kolorowa stylizacja całkiem mi się spodobała. Uważam, że naprawdę spoko pomysł. Nie jest źle. Co Wy myślicie? No i teraz ten zestaw, w którym ja teraz jestem, to właśnie też jest całkiem nowy pomysł, bo wcześniej miałam na sobie tylko raz tą spódnicę z takim beżowym body i to było takie mdłe jakieś, ale teraz odkryłam, pod koniec zeszłego roku kupiłam sobie to body w Intimissimi i bardzo mi się podobało, to była jakaś mega wyprzedaż za 20 zł. Bardzo mi się spodobał ten kolor do tego, bo tu występuje taki właśnie trochę przyburdzony róż i stwierdziłam, że super. Poza tym ja bardzo lubię właśnie tego typu spódnice, jak już nosić do czegoś takiego obcisłego body i to będzie fajne na lato, bo to body jest przewiewne, nie ma rękawków, zawsze jak coś można jakiś mikropłaszczyk, sweterek albo kurteczkę na to zarzucić oczywiście. No i
taki naszyjnik w takich pasujących kolorach tutaj założyłam, z fajnymi takimi ceramicznymi koralikami i takimi małymi zawieszkami. Ten naszyjnik jest rzadko przeze mnie noszony, bo ja nie przepadam za taką biżuterią bardzo złotą, ale wydaje mi się, że do tego to nawet dosyć fajnie wygląda, bo to body jest bardzo proste i skromne. Napiszcie, co sądzicie, do tego jakieś takie złote bransoletki i jak widać tutaj mam na sobie takie, można powiedzieć, baleriny, nie baleriny, buty, nie buty. Przezroczyste, prawie ich nie widać, Vivienne Westwood dla Melissy. Całkiem lubię te baleriny, aczkolwiek one generalnie są przeznaczone do chodzenia po wodzie, przeznaczone do na plażę, tak naprawdę noszę je zazwyczaj na plażę, ale są fajne, bo mają prawie identyczny kolor jak skóra i też pasują, wydaje mi się, do tego stroju. No i to było na tyle, jak chodzi o tą spódnicę. Tak naprawdę super, moim zdaniem. Będę ją nosić. No, dzisiaj tak postanowiłam zostać, bo stwierdziłam, że się całkiem fajnie w tym czuję, jest mi bardzo wygodnie i w ogóle ten strój nie krępuje moich ruchów, mogę tak chodzić sobie po prostu po domu. Dlaczego nie? Przecież to, że nie wychodzę na zewnątrz, nie znaczy, że mam wyglądać jak jakaś ostatnia fleja, prawda? Okej, okay. Kochani, następny ciuch, który postanowiłam wystylizować, to taka sukienka. Ja bym powiedziała, że ta sukienka jest całkiem fajna, tylko zobaczcie, taka trochę, jak ją się włoży samą w sobie, jest taka bez charakteru, jakaś taka trochę nijaka, niby fajny kolor, fajny materiał, bo to bawełna, ale coś tak mdło. I dlatego pewnie nie nosiłam tej sukienki za często, też miałam ją może ze dwa razy i bez entuzjazmu, po prostu bez entuzjazmu, taka nijaka, trochę długość, rękawy. No i trochę wysiłku jednak się opłaciło. Zrobiłam nawet 3 stylówki z tą sukienką. Tak szczerze mówiąc, moja pierwsza myśl to było zrobienie stylizacji w stylu country, takim country and western. Ale niestety okazało się, że moje kowbojki są w teatrze. No i nie mam teraz tam wstępu, więc odpuściłam tą stylizację w stylu country. Może kiedy indziej, może na jesień wystylizuję tą sukienkę w takim właśnie jesiennym stylu country z jakąś fajną chustką i kapeluszem. A teraz bardziej wiosenne stylizacje, chociaż może nie do końca, bo ta pierwsza stylizacja, którą chcę Wam pokazać, jest raczej właśnie zimowa. No ale też takie coś jest potrzebne. Pierwszy pomysł to czarny kaszmirowy sweterek, króciutki, który po prostu założyłam na wierzch tej sukienki. Także część tej sukienki jest przysłonięta, być może troszkę niweluje to ten taki mdławo-kratkowy efekt całości. I do tego stwierdziłam, że jednak absolutnie podkreślam talię, bo wyglądało to dosyć tak smutnawo. No i taki czerwony, ostry pasek gdzieś tam harmonizuje z tą czerwienią na sukience. I wydaje mi się, że nawet fajnie to wygląda. Ja tutaj nie zmieniłam butów, zostałam w takich butach czerwonych, neutralnych. I chyba tak to będę nosić, no nie będę się oszukiwać, że tutaj włożę jakieś nie wiadomo jakie obcasy albo coś ekstra, no po prostu żeby to używać na co dzień muszę być ze sobą szczera, będę pewnie to nosić do tych po prostu czerwonych czułenek na platformie. No i co myślicie o tej wersji? Taka grzeczna wersja, myślę, że spoko nawet do pracy, mogłabym do szkoły tak iść. Nie jest źle, bardziej mi się to podoba niż sama sukienka na pewno. Teraz druga wersja, druga stylizacja, kochani, to pomysł na ludowo, ponieważ taka kratka zawsze też trochę mi się z ludowością kojarzy, a w każdym razie wydaje mi się, że pasuje do stylu ludowego, takie właśnie proste, geometryczne wzory. No i stwierdziłam, że taki haftowany pasek, bardzo lubię ten pasek, on zresztą też do kostiumów różnych pasuje, takich ludowych, ale fajnie to wygląda według mnie z tą sukienką. No i nie wiem, czy nie przesadziłam trochę, ale napiszcie, czy uważacie, że to jest przesada, te korale kolorowe do tego, korale kolorowe, ten naszyjnik kolorowy z pomponikami, kolorystycznie mi się podoba, może trochę za dużo już tych ozdób tutaj, szczególnie, że jeszcze będzie wersja z chustką, o właśnie, wersja z chustką, taką też na ludowo, to jest faktycznie ludowa chustka. Co prawda myślałam, że to wzór polski, okazało się, że co chustka jest made in Japan. Ale 100% wełniana, bardzo, bardzo lubię tą chustkę i fajnie ożywia strój. I taka torba też z etnicznymi wzorami, też w takich kolorach. No jest tu dosyć dużo, dużo tu się dzieje, ale ja lubię takie kolorowe i
barwne zestawienia, także mnie się to nawet podoba i nie wiem, czy to nie jest właśnie moja ulubiona wersja tej sukienki. Taka najbardziej fantazyjna i najbardziej w moim stylu, takim postrzelonym lekko. Dobra, następny styl, ta sukienka na rokowo. Ten, moim zdaniem, ten styl jest najsłabszy. To znaczy, ja nie czuję się w takim super rockowym stylu i chyba też to widać na tej stylizacji, w takich okularach bardziej rockowych, właśnie czarnych, do paska z ćwiekami podwójnego, czarnych butów, czarnych czułenek i kurtki skórzanej ramoneski. Według mnie spoko, ale ja nie czuję tej stylizacji aż tak bardzo. Pewnie niektórym się spodoba, niektórym nie. Ja tak 50 na 50. Bardziej zdecydowanie podoba mi się ta ludowa stylizacja. No i to by było tyle, jak chodzi o tą sukienkę. Dajcie znać, czy waszym zdaniem któraś z tych stylizacji jest rzeczywiście fajna. Okej, okay. I ostatnia rzecz. Taka rzecz, taka spódnica, którą miałam tylko raz na sobie. Kochani, ta spódnica jest naprawdę piękna. River Woods. Northeastern Suppliers, jakaś amerykańska firma jest to, czy też kanadyjska nawet. 100% skóra, nówka, no przepiękna, taka czekoladowa, matowa skóra, bardzo mięciutka, to nawet można zobaczyć, no naprawdę to jest jak taki, jak jedwab, jak aksamit, no bardzo fajny w dotyku, dobry rozmiar na mnie, ale jednak ta spódnica, zobaczcie, na tym pierwszym zdjęciu jest taka, no właśnie taka, no. Bez szału, taka nijaka. Fajny krój, ale ja się w tym nie czuję. W ogóle nie mój styl. Stwierdziłam, że no nie wiem, czy ja będę tą spódnicę nosić. Być może ją sprzedam, no bo jednak skórzana spódnica, można całkiem fajnie ją sprzedać. Ale spróbujmy z tym coś jeszcze zrobić. No i pierwsza stylowa z tą bluzką, którą już kiedyś pokazywałam w stylizacji, ale na wierzch i nie bardzo mi się to podobało, bo ta bluzka chociaż bardzo ładna jest tą panterką, ale gdzieś tu się gubi ten pas, te proporcje, przedłużona ta bluzka, jakaś taka spódnica też niby taka przed kolano, tutaj płaskie buty, nie podoba mi się to. Ale już za chwilę stwierdziłam, no może pomoże wsadzenie bluzki do środka, no i pomogło, do tego pasek i wydaje mi się, że już jest dużo lepiej. No nie jest to ideał, ale jest dużo lepiej, taki paseczek skórzany ze skórki wężowej. Oldschoolowy, tutaj dodał charakteru, wydaje mi się. I torebka, no przyszedł kotek, fajnie. I torebeczka Louis Vuitton, do tego taka mała. Nie jest to całkiem złe połączenie według mnie. Ale nie jest to w moim stylu, tak szczerze to pewnie nie będę tak chodzić. tak dla próby bardziej. Natomiast ostatnia stylówka z tą spódnicą już całkiem mnie do tej spódnicy przekonała. Mówię wam, jak zobaczyłam efekt, to zdjęcie, to stwierdziłam, że będę to nosić. Jednak tą spódnicę będę nosić i właśnie będę ją nosić z tą bluzką w kropki, w ciapki. Tą samą, która była do tej spódniczki, w której jestem. Tutaj troszkę bardziej zapięta ta bluzeczka, zawiązana i spódnica była troszkę taka na biodra opadła, w związku z tym ja ją spiłam paskiem w stylu lat 70. i ten pasek jest super, bo on bardzo mocno trzyma, to jest metalowy pasek. Ma pasujące takie elementy, takie jakby korale czy elementy biżuteryjne. I podniósł mi tą spódnicę, ściągnął ją trochę i wygląda to właśnie jak teraz te modne takie kroje wyższe w pasie i właśnie zmarszczone w pasie, ściągnięte jakąś szarfą czy jakimś paskiem. To mi się podoba i no i sami stwierdźcie, mi się wydaje, że całkiem fajnie to wygląda, tak wesoło i tutaj do różnych butów, takich raczej wyższych, no to byłoby na tyle moich stylówek. Jestem bardzo ciekawa waszych opinii, co sądzicie o tych stylizacjach i czy same nosiłybyście takie stylówki, czy nie. Ja się przekonałam do tych rzeczy, ja jestem bardzo zadowolona z tego wyzwania i z pomysłu dziewczyn, także jeszcze raz dzięki. No i zapraszam na następne moje vlogi i następne hole lumpeksowe, które już niebawem. Cześć!